Siemaneczko, w trzeciej części Dirty Swamp kontynuujemy eksplor obozu oczywiście. Pochodnia niech będzie, mimo że nie ma jeszcze późnej godziny. Tak, zamulet, dobrze, zabawa, tak jest, droga. Dobra. Sprawdzałem dźwięk, jest wszystko w porządku. Także fajna nutka. Dobra, do karczmy to się możemy dostać od drugiej strony. Nie będziemy temu frajerowi za nic tutaj płacić. Zwłaszcza, że nawet nie mamy takiej kapusty. Z tym nawet nie ma co gadać na razie. Tu jest obrobiona skrzynia. Dobra, ten gościu przeszedł inną ścianę podpierać. Co był tu z tyłu? Dobra. Okej. Piraci. O, proszę, proszę. Witaj. Jesteś tu gospodarzem? Nie. A tak to wygląda? No cóż, stoisz za ladą gospody. No. Racja. A wiesz dlaczego? Bo to w sumie moja knajpka. To co robisz za ladą? Jestem kupcem. I to takim, który ma zdecydowanie najwięcej do zaoferowania. Tak? Nazywam się Patty. A to moja gospoda, chłopcze. Zapamiętaj sobie dobrze to imię. No widzę, że tamten to nieźle tankuje, nie? Dobra. Co masz do zaoferowania? Dokładnie, masz trochę jakiejś tam podstawowej broni. I tyle. Sprzedajesz również informacje? Jako właściciel gospody na pewno sporo do ciebie dociera. Dobrze trafiłeś. Mogę ci opowiedzieć co nieco ciekawych rzeczy. Jednak to cię będzie trochę kosztować. Ile? Powiedzmy, że każdorazowo 5 bryłek złota. Niech ci będzie. Potrzebuj... Co chcesz wiedzieć? A niech będzie, no. Może jakiegoś ekspa też dostaniemy. Kto dokładnie trzyma z piratami? Jesteśmy tak. Krzykacz, Jens, Johnny, Jones, Rocco, Hanson, Brandik i moja skromna osoba. Opowiedz mi trochę o tutejszym towarzystwie. Ej, starczy tego na razie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, będzie cię to kosztowało kolejne 5 bryłek złota. Szkoda, że nie dostajemy... O kurwa, no to nie. To jest trochę za dużo, jak na naszą kieszeń. Szkoda, że nie dostajemy expa, bo to bym chętnie na to poszedł, byśmy wbili poziom. Szkoda. Ktoś się wkurwił? Nie. Dobra. Nic nie przebije rumu Brandika. Zdrówko. Zdrówko. Nic nie... Dobra. Nie ma żadnej gadki. Hej, ty. A z tobą? Cześć. Co tak w kącie ślęczysz? Nie masz nic lepszego do roboty? Słucham? Czy nie masz nic lepszego do roboty od zawracania dupy obcym ludziom? No nie bardzo. Chciałem tylko... Nie chcę mi się z tobą gadać. Pozwól mi po prostu tutaj w spokoju posiedzieć, dobra? No dobra. Aż się muszę na fotelu poprawić, jak tak go posłuchałem, tego jego pieprzenia. I znowu go zaczepimy. Dobra, nie, zapiszmy, bo kurde, jak patrzę na to, jaką mają broń, to boję się, że zaraz jakiś topór wyląduje w mojej czasce. Hola, kolego! U Horsta nie ma samoobsługi! Nie możesz sobie tak po prostu brać butelek z półki! Pić mi się chciało. A teraz masz u mnie długi. Na razie bierzesz na krechę. Możesz spłacić swoje zobowiązania później. Ale do tego czasu nie ma gorzały od Horsta. To chyba chodziło o to piwko, co zwinęliśmy. Witaj. Jesteś tu gospodarzem? A wyglądam na niego? Cóż... Oczywiście, że jestem gospodarzem! Czy ktoś poza mną nosi tutaj takie durnowate wdzianko? Więc co sprzedajesz? Jedynie najlepszy alkohol w obozie. Jeśli reszta waszmości cię o niego zapyta, to lepiej jak do Horsta nie mogłeś trafić. W porządku. Miło mi cię poznać. Jeśli będziesz chciał piwa, przyjdź do Horsta. Tak, już to mówiłeś. Dobra. Pozwól. Dopóki nie uregulujesz swoich długów, nic ci nie sprzeda. Kurwa mać. Musiałem wziąć to piwo, nie? Musiałem. No to twoje złoto. Dobra, bierz je. Dziękuję.
Nie chcę, bo może się okazać, że ten dług będzie rósł, więc może lepiej spłaćmy od razu. Kurwa, ekstans? Nie wiem po co ci, ale dobra. Okej. Mamy tu jeszcze kilku przyjemniaczków, na przykład tego najemnika. Hej ty, nowy co? Nie mam czasu się z tobą użerać. Aha, ma to w dupie, dobra. Hej ty, nowy. O Jezu, przepraszam, nie ciebie chciałem stargetować. Ho, w butelce rum. No, o nim właśnie mówiłem, dobra. I mamy jeszcze tutaj. Tak. A komu mieliśmy tutaj ten amulet ukraść? Ze skrzyni Jensa. Był tu może któryś z nich, nie? A, no jest zaznaczone, że nie można kraść. Trochę inny odcień jest. Pewnie myślałeś, że jak wejdziesz na tyłach, to nie będziesz musiał płacić, co? Błędne rozumowanie. Kurwa, nie możemy rozmawiać z ostatnim facetem tutaj, czyli no niech będzie tamten, bo ten wbija tu i robi rzeźnie, no. Na razie jest dupa. Bez właściwego klucza dobra. Nigdy tego nie otworzę. A to, nie, to wino też. Dobra, już nie chcę długów spłacać, bo kurwa to złoto łatwo przyszło i chyba łatwo poszło. O, patrzcie, mam tu jakiegoś, chciałem powiedzieć alchemika, ale to raczej jakiś bimbrownik. Zapewne. Dobra. To może Jens to będzie ten tutaj. Może tak być, no. Kolejny kuferek. Bardzo smakowicie wyglądający, ale dobra, pogadajmy z tym gościem. Hej ty. No. Co robisz sam na górze? Mhm. Jestem tutejszym gorzelnikiem. A. Nazywam się Brandy. O. W końcu chłopcy z dołu muszą od kogoś ten towar dostawać, nie? Jeśli jesteś tu, by coś kupić, to niestety trafiłeś pod zły adres. Będziesz je musiał przejść do Horsta. Rozumiem. Dobra, nie ma problemu. Okej. Ale my spróbujemy trochę tutaj pogrzebać. No nie, no poszło za pierwszym. Ja pierdzielę. Ale smakowity kąsek. Ale nie chcę 50 oddawać temu frajerowi. Nie, na razie niech się wali. Stół alchemiczny też nam się na razie do niczego nie przyda. To mnie ciekawi ta skrzyneczka. Czy ona w miarę pójdzie sprawnie? No dobra, mamy to. Okej, mamy sporo złota. Trochę wytrychów poszło, ale już nie chcę wczytywać. Dobra, trudno. Będziemy musieli dokupić wytrychów. Ej, jakby ktoś na dole broń wyciągał, nie? O kur! Idzie do nas pewnie. Ej, słyszałem tu na górze klapanie. Nie. Nie grzebałeś czasem po mojej skrzyni? W życiu. Nie, po co miałbym to robić? Lepiej dla ciebie, żeby tak było. Jeśli następnym razem zajrzę do mojej skrzyni, a nie zastanę w niej mojego amuletu, to źle skończysz. My jesteśmy z powrotem, sorry za kichnięcie. Myślę, że możemy mieć poważny problem, cholera. Oj, shit. Chwila. No i gdzie jest ten mój amulet? Musiałem go zgubić. Chwila. No i gdzie jest... No tak, musiałeś go zgubić, dokładnie. Dokładnie, musiałeś go zgubić. Dobra, chodźmy to oddać. Fajny amulecik swoją drogą, ale raczej nie pochodzilibyśmy w nim, bo zaraz byłby przypał, ale przekimamy się pierw. No, przekimamy. A możemy nawet do południa się przekimać. No, żeby była ładna pogoda. Tak będzie chyba najlepiej. Chodźmy do Quentino. Może odpali coś fajowskiego. Ty, frajerze, to się wal. Dobra. Masz tu swój amulet. Bardzo dobrze. Inni prawdopodobnie by z nim uciekli. Ale nie byłaby to duża strata. Jak to? Myślałem, że bardzo zależy ci na tym amulecie. Nie, właściwie to nie. To na co ja tyle ryzykowałem? Spokojnie. Teraz wiem, że mogę ci zaufać. I przy okazji nabrałeś nieco zręczności. Jeśli chcesz dalej poprawić ten aspekt, zwróć się do mnie. Okej.
Bardzo ciekawe zachowanie, nie spodziewałem się tego. No dobrze, wbiliśmy poziom. 15 punktów... Aha, moment, bo chyba gramy na łatwym, dlatego jest 15 punktów nauki, tak? O Jezu, moment. Mhm. Dobra, handel. Nauka. Dobra. On oczywiście zabrał ten amulet na bank. No. To po co to wszystko? Ty coś knujesz. Zwany chłopak. Posłuchaj. W ostatnim czasie zniknęło tutaj sporo rzeczy. Chyba mogę sobie wyobrazić, czyja to sprawka. Byłoby miło, ale wiele z tych rzeczy to niestety nie moja działka. Ktoś inny próbuje zająć moje miejsce. I szczytem wszystkiego byłoby, gdyby mnie za to pod koniec oskarżono. Jak cię znam, pewnie nie puścisz tego płazem. Otóż to. Dlatego masz się dowiedzieć, co się tu wyprawia i kto za tym stoi. Jak mam to zrobić? Popytaj po prostu ludzi. Co może pójść nie tak? Dobry jesteś. Pewnie wkrótce będę miał tego Jensa na karku. O tak, to było coś. Masz tu zaklęcie zapomnienia. Powinno rozwiązać twój problem. To mój ostatni zwój, więc nie pieprz się z nim. Okej. Masz może więcej takich zwojów? Jak mówiłem, to był mój ostatni. Zapytaj Irana, jeśli jeszcze jakiś ci potrzebny. No dobra. A, mają być tu jakieś trudne zagadki w tym modzie, nie? I fajne, fajne rozpisane questy. Może wiecie... Pewnie myślałeś, że jak wejdziesz na tyłach, to nie będziesz musiał płacić, co? Błędne rozumowanie. No nie, kurwa. Jeszcze nie raz się będzie to nas przypieprzał. Wchodzimy od tyłu i trzeba stosować od razu to zaklęcie niepamięci. Tak jak mówił Quentino, nie ma co się cackać. Jest już chyba w porządku, czy nie? Coś ci skradziono? Tak, mój amulet. Ktoś go dmuchnął z mojej skrzyni. Wiesz coś o tym? Nie. Nie, nie. Nie, nie, wszystko jest w porządku. Dobrze. Dobra, czyli ten temat jest załatwiony. A nie, po prostu tam pobiegł w tamtą stronę. Ma najprościej i zastanawiam się, czy go właśnie z kulki nie potraktować, czy go osrać może. O, osramy go. No, nie, nie, nie. Na razie nie ma co sobie nim głowy zawracać. Hej ty! Pogadamy tutaj. Zresztą. Nowy, co? Nie mam czasu się z tobą użerać. Często to słyszę. Zobacz, stary, zajęty. Musimy coś. No dobra. To jest ten, co nas chyba odprowadzał, nie? Tak też można myśleć. Myślisz, że to prawda? Zostałeś w ostatnim czasie okradziony? Owszem, zniknęło mi kilka broni. Niech no ja tylko dorwę tego drania. Masz jakieś przypuszczenia, kto mógł to zrobić? To na pewno sprawka tego Alvina. Facet przez cały dzień nie ma nic lepszego do roboty, niż dostawać po pysku na arenie. Tyle broni już przy tym stracił. Przecież tak się nie godzi. Jesteś tego pewien? Jak mam być pewien, skoro z tej całej hałastry znam może połowę imion? Wszyscy wyglądają tak samo w tych pancerzach. To mógł być też ten cały Quentin. Siedzi bezczynnie całymi dniami na tej swojej ławce. To jest dopiero podejrzane. Czyli nie masz nic poza swoimi podejrzeniami? Widziałem tylko, jak złodziej znika za rogiem. Miał na sobie jeden z tych skórzanych pancerzy, w których chodzą tylko te słabiaki. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Może to ci w jakiś sposób pomoże. Widzisz, to nie było takie trudne. To już coś wiemy. Dobra. To twoje stoisko? A do kogoś innego mogłoby ono należeć? Tak, to moje stoisko. I tak, jestem kupcem, jeśli właśnie to cię interesuje. Możesz na mnie mówić Olaf. O! A co sprzedajesz? Bronie.
nieważne, co powiedzą. Ja nie pisnę ani słowa. A jakie bronie sprzedajesz? Nie. Przecież masz oczy, nie? Czy źle widzę? Jak na kupca jesteś wyjątkowo niegły. Albo kupujesz porządną broń u mnie, albo chodzisz dalej ze swoim rupieciem. Proste. Mnie wszystko jedno. W dodatku, jeśli szukasz kuszy, chcąc nie chcąc, będziesz skazany na mnie. A jeśli wypatrujesz porządnego dwuręczniaka, nie musisz szukać gdzie indziej. No dobra, dobra. I tak nie sprzedaję niczego herlakom. Już wszystko wiem. Już to kiedyś słyszałem. Od kogo mogę dostać taki pancerz? W sensie jako postronny? Może Justyn będzie w stanie ci pomóc. Choć wykucie pancerza dla takiego słabiaka będzie niewątpliwie znieważeniem dla jego sztuki. Rozumiem. Już to kiedyś słyszałem. Przyjemniaczek z niego, nie? Być może właśnie w tym rzecz. Dlaczego jesteś jedyną osobą sprzedającą kuszę? Skini ceni sobie swoje łuki, a Patty w ogóle o te kwestie nie dba. Tylko mięczaki używają łuków, a te nadają się jedynie do polowań. Ponieważ myśliwi są zbyt słabi, żeby móc naciągnąć prawdziwą kuszę. Jeśli jesteś wystarczająco silny, kusza będzie twoim jedynym przyjacielem do walki na dystans. Rozumiem. Proste. Ten dom z tyłu należy do ciebie? Strasznie ciekawski jesteś, koleś. Nie podoba mi się to. Nie, no trochę tak. Wszystko tego całego maga. A dlaczego? Stoisz tuż przed jego domem? Przechodzi tędy sporo osób. Prędzej czy później każdy odwiedza tego fuszera od mikstur. A to znaczy, że każdy musi minąć moje stoisko. A który oprze się moim pięknym stalowym ostrzom, kiedy tylko je zobaczy? Sprytnie. No tak. Sprytnie. Dobra, nie chcę go prowokować. Dobra, pogadamy zaraz na temat właśnie tego drugiego złodzieja. Może tam do tego Skiniego pójdziemy też pogadać, nie? W końcu też handlarz. Nie jestem żadnym herlakiem. Doprawdy, skoro jesteś taki silny, to może zdołasz udźwignąć mój topór? Nope. Założę się, że spokojnie dam sobie radę z twoim toporem. A proszę cię bardzo. Tak właśnie myślałem, że potrafisz tylko kłapać dziobem. Lepiej iść trochę popracować. I uważaj na kolejny pozór. Kurde, powiem wam, że dużo rzeczy mnie tutaj prowokuje, żeby pójść w wojownika, a przede wszystkim w siłę. Ale ja się nie dam, będzie mag jak nic. Dobra, a z tobą gadałem? Cóż, witaj. Kim jesteś? Jestem Hektor, przywódca tej bandy. O. Mogę ci jakoś pomóc? Być może. Zginęło ci coś w ostatnim czasie? Mnie nie, ale Olafowi owszem. Kilka dni temu. Ostro go to wkurzyło. Potem cały dzień tylko bluzgał na bandytów. Musiałem go sprowadzić na ziemię i skarcić. Skarcić? Pięścią po mordzie! Rozumiem. Nieważne co powiedzą, ja nie pisnę ani słowa. Chcę dołączyć do obozu. No, a więc widziałeś się już z Rejem? Nope. Nie, jeszcze nie miałem okazji. W takim razie najpierw udaj się do niego. On powie ci wszystko o panujących tu zasadach. Ja nie pisnę ani słowa. W ogóle zapomniałem, że muszę się do niego udać. No. Dobra. I żeby mi to był ostatni. Tak coś czułem, że się mogą wkurwić. Dawaj mi tutaj ten pochodnie. Musimy coś z tym zrobić. Coś tam nie leży czasami zbędnego. Maga tutaj pewnie nie ma, ale jest ten chłystek opierający się o ścianę. Też warto na to zwrócić uwagę. Musimy coś z tym zrobić. Dobra, tutaj coś w tych krzakach. Szaf królewski. Ładnie. Mike, proszę bardzo. Ach, to tylko ty. Wygląda na to, że znowu mnie znalazłeś, ale mojej najlepszej skrytki z pewnością nie wykryjesz. Najlepiej odejdź mały kawałek stąd, bo będziesz widział. Dobra, nie ma problemu, i tak się znajdę prędzej czy później. To możesz być tego pewien. Tylko tam przy okazji, no nie będziemy go specjalnie teraz szukać. O, ile tutaj rzeczy jest, ja pierdzielę. Zaraz tam pójdziemy oczywiście.
zwój wod na pięść, bardzo chętnie. Oj, 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 spokojnie. Kolejna skrzyneczka, dobrze, tylko że nie mam wytrychów, ale to poza odcinkami może będę robił te skrzynki. Expik jakiś? Mikstury lecznicze i tak dalej, pierdoły, ale trochę expa wpadło. Także bardzo dobrze. A tak jestem ciekawy, czy można... zmienić poziom trudności? Pewnie nie. Nie, w obrazie na pewno nie. Nie, no nie można. Aha, czyli to... No dobra, nie to, żebym żałował, ale... Jestem ciekaw, czy jest taka możliwość. Mamy delikwenta. Dobra, zapiszmy sobie. Na spokojnie. No i co teraz powiesz? Spadaj stąd! Dobra, no nie szczególnie chce z nami gadać. Ej, no dobra, niech mu będzie. No nie będziemy go wkurzać. Ewentualnie, wiecie co? A czy tutaj byśmy byli w stanie wejść? Na górę? Nie, tutaj na pewno nie, ale tutaj... Wchodziliśmy na spokojnie. Wiecie, może nieraz coś być na takim dachu, nie? No nie dzisiaj. Ale tu już coś widzę. Musimy coś z tym zrobić. Tu jakieś kolejne... O, Jean bardzo chętnie. Ale wiecie co, jeszcze poczekajcie, jeszcze zanim tam... Chociaż chciałem powiedzieć, że do karczmy wejdziemy, ale nie wejdziemy. A nie, może wejdziemy, bo tamten drań pewnie siedzi tam przy tym tajnym wejściu od tyłu. Chodźmy jeszcze tu pogadać. O! Zostałeś może w ostatnim czasie okradziony? Nie. Pilnuję swojej skrzyni jak oka w głowie. Jeśli komuś uda się mnie okraść, to naprawdę winszuję. Okej, okay. No i krótko i na temat. Dobra, to jeszcze wejdźmy sobie... O! Kurna, biegnie! Ale czy biegnie za mną? Czy da sobie spokój? Cholera wie. No ten pojedynek nas nie minie prędzej czy później. Jesteś w porządku. Jest... Dobra, my chyba będziemy sobie kończyć odcinek, wiecie co? On biegnie tu do mnie? To się nie zgodzę. Nie, on chyba trochę zwariował tam, tak lata honor w kółko. Tak, tak, honor i chwała, wiadomo. Tamtejsi ludzie się tym zajmą. Pewnie myślałeś, że jak wejdziesz błędny... Dobra. To będzie na tyle w tym odcinku, no, zdecydowanie. Te stwory zdają się... Jesteś idiotą. Biegnie, no nie poddaje się, no. Musisz wierzyć we wszystko, co mówię. Będzie... Jeszcze? O, jest! Hej! Wracaj, tchórzu! Jeszcze zaiwania. Dobra. Nie było tematu. Kończymy to. O, ja sobie wczytam. Kiedyś do niego wrócimy, a na dzisiaj to by było na tyle, także na razie.